dzwoneczku głos. W pierwszych saniach jedziesz ty, a pochodnie sypią skry. Co gonitwa ta nam obojgu da? Ty moich sani śledzisz bieg i rzucasz serce na śnieg. Żywy kwiat, żywy płomień, ja sercu umrzeć nie dam i nie będziesz już sam. Trochę dobrze, trochę źle. Sypie wiatr sań podwójnych ślad. Ty moich sani śledzisz bieg i rzucasz serce na śnieg. Żywy kwiat, żywy płomień, ja sercu umrzeć nie dam i nie będziesz już sam. Przyjdziesz do mnie, dobrze wiesz. La 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 la. Piosenką ze spektaklu Kiedy śpiewam, śpiewa ze mną wiatr, Trojki dwie, w wykonaniu Basi Bieleckiej rozpoczynam nasze 663. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. To będzie bardzo obszerne wydanie, ale w ostatnim tygodniu przeżywaliśmy dwa bardzo ważne dni. 22 Dzień Papieski i Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji młodzież przygotowała wspaniałe koncerty. Rozpoczynamy od koncertu z okazji 22 Dnia Papieskiego. Wystąpiły tam dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej nr 3 oraz zespół Lechici. Natomiast Dzień Edukacji Narodowej uświetnili nasi artyści ze Staszica, przygotowując bardzo ciekawy program artystyczny. Usłyszycie go Państwo w całości. Także w minionym tygodniu mieliśmy doroczną uroczystość wręczenia statuetek Chrupcia. Statuetki Chrupcia uhonorowują ludzi z naszego miasta, z naszego regionu, którzy wkładają swoją pracę w działalność społeczną. Na zakończenie młodzi reporterzy ze Staszica opowiedzą nam o Międzynarodowym Dniu Języków Obcych. Tak więc teraz przenosimy się do sali widowiskowej Chrubieszowskiego Domu Kultury i zapraszam do wysłuchania całego koncertu z okazji 22 Dnia Papieskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco na dzisiejszej uroczystości. Witam organizatorów tego spotkania, pana Pawła Wojciechowskiego, wiceburmistrza miasta. Witam panią Marzannę Bednarczuk, dyrektora szkoły podstawowej nr 3. Witam radnych miasta na czele z panią Anną Naja. Gorąco witam kapłanów na czele z proboszczami chrubieszowskich parafii. Bardzo serdecznie witam dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji, rodziny naszych artystów, przyjaciół i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości.
W tym roku obchodzimy 22 dzień papieski pod hasłem Blask Prawdy. Veritatis Splendor. Jest to encyklika, 10. encyklika Jana Pawła II. A te słowa to pierwsze słowa tej encykliki. Ogłoszona została w 1993 roku, a jej głównym przesłaniem było przypomnienie moralnego nauczania Kościoła. Nasze miasto tradycyjnie już co roku przygotowuje i uczestniczy w tym dniu. W ten sposób dziękujemy za Jana Pawła, dziękujemy za wielkiego Polaka i wielkiego człowieka, za jego życie i nauki. I dzisiaj właśnie to popołudnie poświęcamy jemu. I zapraszam teraz na scenę uczniów szkoły podstawowej numer 3, którzy wierszem, piosenką i tańcem przypomną nam nauki Jana Pawła. Serdecznie zapraszam. W samym czasie, po południu między 5 a 6, tyle że 58 lat później, zostałem wybrany na papieża. Człowiek wyszeptał: Boże, przemów do mnie.
I oto słowik zaśpiewał, ale człowiek tego nie usłyszał, więc krzyknął: Boże, przemów do mnie! I oto błyskawica przeszyła niebo, ale człowiek tego nie dostrzegł. Rzekł: Boże, pozwól mi Cię zobaczyć. I oto gwiazda zamigotała, ale człowiek jej nie zauważył, więc zawołał: Boże, uczyń cud! I oto urodziło się dziecko, ale człowiek tego nie spostrzegł. Płacząc w rozpaczy, powiedział: Dotknij mnie, Boże, niech wiem, że jesteś tu. Bóg schylił się więc i dotknął człowieka, ale człowiek strzepnął motyla ze swego ramienia i poszedł dalej. Bóg jest wśród nas, także w małych i prostych rzeczach, dlatego cieszmy się z każdej chwili. Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może nie w morze porzucać zaraz. Góry, do góry, może nie może się doczekać na wielkie plum. Dnia 16 października 1978 roku wybrano na papieża Polaka Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 października ustanowiono Dniem Papieskim. W tym roku pod hasłem Jan Paweł II – Blask Prawdy. –
Jan Paweł II był przez całe swoje życie obrońcą, rzecznikiem i orędownikiem prawdy. W swoim nauczaniu Ojciec Święty poświęcił prawdzie wiele miejsca, mówiąc: nie lękajcie się szukać prawdy. Przygarniając was do serca jak ojciec, mówię wam, wybierajcie wąską drogę, którą Bóg wskazuje wam w swoich przykazaniach. Są to słowa prawdy i życia. Droga, która wydaje się szeroka i wygodna, często później okazuje się mylna i fałszywa. Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby sądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem. Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania. Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie. Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego sumienia, są mocni, mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet bardzo trudnym. Prawda jest dobrem, kłamstwo, fałsz, zakłamanie złem. Nie ma prawdziwej wolności bez prawdy, tylko prawda czyni wolnymi. Dajcie taką wolność aż po gwiazdy, żeby
Był siewca, całe życie siał, dobre ziarna rzucał w ziemię. Cieszył się, płakał, martwił, radował, ludzkie brzemiona nosił, cierpiał i kochał. A co z ziarnami? Jedne padały na żyzną i dobrą glebę i już zakiełkowały. Inne ptaki wydziobały i na skałach słońce wypaliło. Ojcze, święty ojcze, nie nacieszyłam się tobą na ziemi. Wciąż się spóźniam, nie nadążam. To życie już nie pędzi, a galopuje. Rozsiewaj swój uśmiech, aby zajaśniał radością wokół siebie. Rozsiewaj swoje siły, aby stawić czoło trudnościom życiowym. Rozsiewaj swoją odwagę, aby dodać się innym. Uśmiech bogaci niewiele. Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego. Nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na dłużej. Nie. Uśmiech podnosi na duchu zmęczonych, leczy ze smutku. Nikt nie jest tak bogaty, by mógł nim gardzić, ani tak biedny, by nie mógł nim obdarzać. Gdy więc napotkasz kogoś o twarzy ponurej, obdarz go hojnie uśmiechem. Któż bowiem bardziej go potrzebuje niż ten, co nie potrafi dawać? Ojcze Święty, Janie Pawle II. Dziękujemy, że przypomniałeś nam o darze wytrwałości. Dziękujemy, że otworzyłeś nam oczy na dar wiary.
Dziękujemy, że poruszyłaś nasze serca darem woli. Dziękujemy za to, że kiedy czuliśmy się słabi, Twój przykład dodawał nam sił. Dziękujemy za to, że głosiłeś pokój, mówiąc, że wojna, niezależnie od tego, kto zwycięża, zawsze jest klęską dla ludzkości. Dziękujemy, że przypominałeś nam o szacunku dla planety, na której żyjemy, mówiąc, całuję Ziemię tak, jak całowałem ręce mojej matki. Dziękujemy, że wyszedłeś na spotkanie naszego stada, które tak bardzo potrzebowało zobaczyć Cię i usłyszeć Twoje słowa. Szukałem Was, teraz Wy przybyliście do mnie. Nie lękajcie się wyruszyć nieznane, idźcie odważnie, z wiarą i ufnością, wiedząc, że jestem z Wami. Dziś łączymy się z Tobą, Ojcze Święty, i prosimy, abyś uśmiechnął się do nas z nieba. To co? Już chyba pójdziecie spać. Bo ja widzę, że się wam już powoli oczy kleją. Zażać za waszą świętą cierpliwość do papieża. Ja bym już takim papieżem nie wytrzymał.
Dobrze. Więc ja się was jeszcze raz pytam po starej znajomości, czy idziecie spać? Nie! To róbcie, co chcecie, a ja idę spać. Ufam, że mnie słyszą. Trudno by mi było pomyśleć, żeby jakiekolwiek polskie czy słowiańskie ucho w jakimkolwiek zakątku globu nie mogło usłyszeć słowa papieża Polaka i Słowianina. Dziękujemy bardzo Szkole Podstawowej nr 3. Drodzy Państwo, już tradycyjnie Lesici występują razem właśnie ze szkołą od początku, od pierwszego dnia papieskiego i tak razem trwamy i myślę, że tak będzie zawsze. Drodzy Państwo, w ten sposób chcemy wyrazić swoją wdzięczność, łączność duchową z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wystąpi teraz właśnie przed Państwem zespół wokalny Lechici, a w swoim programie zaprezentuje Ach pociesz mnie, Totus tuus, JP2, Nie lękajcie się i Tylko mnie poprowadź. Zapraszam bardzo.
ciesz mnie, jasnogórska matko. Pociesz mnie, pociesz mnie i obmyj łzawe oczy, kiedy drżę. Życiem swym idę jedną z twoich pięknych dróg i ze mną wciąż Panie dobra jest i Bóg. Życiem swym idę jedną z twoich pięknych dróg, więc pociesz mnie, kiedy klękam u twych stóp. Różańcem czuwam w świetle gwiazd. Pociesz mnie, kiedy łzy przesłonią słońca blask. Życiem swym idę jedną z twoich pięknych dróg i ze rzekł, niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Dziś biorę cię, matko, do siebie, bo pragnę, jak papież, mówić ci. Że to droga
zbawienia. Jeśli człowiek całym sercem ufa Ci, Panie wskazuj.
I my dziękujemy bardzo, a solistami byli Kinga Wlizło, Leszek Opała i Reginald Kawalec. Zapraszam teraz na scenę swoich uczniów. Proszę bardzo, chodźcie, śmiało. Brawa dla nich, brawa. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego koncertu za poświęcony czas, za trud, za to, że tak pięknie wszyscy wystąpili. Dziękuję również pani dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, pani Grażynie Temporowicz, która pozwoliła nam tutaj wystąpić dzisiaj. Oraz pani Jolancie Głowacz, która dzielnie ją wspierała w tym wszystkim. Chciałabym też podziękować wszystkim pracownikom Domu Hrubieszowskiego Domu Kultury za nagłośnienie, za światła, za piękną dekorację. Wszystkim jedno wielkie dziękuję. I teraz jeszcze chcę poprosić panią dyrektor Marzannę Bednarczuk o kilka słów. Ja dziękuję bardzo wszystkim uczniom zespołowi Lechici. Dziękuję państwu również obecnym tutaj na widowni za to, że skorzystaliście z zaproszenia i jesteście tutaj. To jest też znak, że Jan Paweł II ciągle jest żywy i w pokoleniu JP2 i tutaj wśród tych najmłodszych, którzy nie pamiętają, ale myślę, że przez takie uroczystości poznają też i nauczanie i staramy się też w szkole pielęgnować wartości, o których mówił Jan Paweł II, żeby wychować to młode pokolenie na dobrych i mądrych Polaków. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tutaj przygotowałyśmy słodkości, także mam nadzieję, że za chwilę każdy dostanie. Komu damy? Może solistce. Która najmłodsza? Chodź. Która damy najmłodsza? Ładnie. Chyba Marta. Poczęstuje i również dla zespołu również też słodki poczęstunek. Ja zaraz przekażę, ale chcę państwu powiedzieć, że to nie najstarsi uczniowie wzięli dzisiaj udział, jeśli chodzi o szkołę, tylko klasy 4., 5. i 6., więc należą nam wam się jeszcze większe brawa. Pięknie tańczą, pięknie śpiewają. Ale też nie byłoby tego przedstawienia, gdyby nie nauczyciele, którzy przygotowywali te dzieci dzisiaj do tej uroczystości. Troszkę było różnych nieprzewidzianych sytuacji, ale wszyscy sobie poradziliśmy. Także dziękujemy bardzo serdecznie pani Anecie Frankę, nieobecnej dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy pani Joannie Kocaj. Dziękujemy pani. Proszę też również panie tutaj, zapraszamy tutaj. Pani Bożena Ślązak, pani Małgorzata Raczyńska. Dziękujemy, są panie, są. I dziękujemy również zespołowi Lechici na czele z panem Leszkiem Opałą. Zawsze, że od 2005 roku już jesteśmy tutaj razem na tej scenie
dzieci nam się zmieniają, rosną lechici, pani dyrektor podpowiada, że też, ale to znaczy, że życie idzie do przodu i taka jest kolej rzeczy. Jeszcze oddaję tutaj głos pani dyrektor, której również dziękuję za to czuwanie dzisiaj nad tą uroczystością. Ktoś musi, więc na panią dyrektor spadła ta rola. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam już też na scenę pana burmistrza, pana Pawła Wojciechowskiego i księdza dziekana Wiesława Oleszka. I już oddaję głos pani dyrektor, która już dalej będzie prowadziła. Może jeszcze poczekamy na kilka słów od naszych głównych gości. A potem zapowiemy jeszcze wspólną barkę, ulubioną pieśń naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Oddaję głos. Za nami wspaniały, na pewno wzruszający koncert. Już bardzo mi się podobał ten gest tych dzieciaków właśnie wysyłających te baloniki do nieba. No, było to naprawdę wzruszające. Ja muszę powiedzieć, że moje imię w zasadzie nie jest przypadkowe, bo z tego, co wie moi rodzice, na cześć Jana Pawła II nazwali mnie właśnie Paweł. On właśnie wtedy pierwszy raz przyjechał z pielgrzymką do Polski. Pan Jan Paweł II, no wielki Polak, ci, którzy pamiętają ten czas wyboru jego na stolicę apostolską, wiedzą, że to był czas, który był tym czasem tak jakby tej nadziei na zmiany w Polsce, ale nikt się nie spodziewał, że to też będą takie zmiany, które wpłyną też na cały świat. Wszyscy dzisiaj Jana Pawła II pamiętają, można powiedzieć, włodarze wielu państw miał do niego szacunek. No a teraz jest jeszcze święty, my możemy się za jego pośrednictwem modlić. Dziękuję bardzo za ten wspaniały występ dyrekcji, dzieciakom, rodzicom. Myślę, że tutaj wszyscy zgromadzeni rodzice i pewnie dziadkowie są zadowoleni również i widziałem wiele tych telefonów komórkowych, które nagrywały ten występ. Już ta pamiątka zostanie dla was i dla dzieciaków na przyszłe lata. Dziękuję bardzo jeszcze raz. No i czekamy tutaj za chwilę na tą barkę, ale jeszcze księdzu proboszczowi oddam głos. Myślę, że to, co tutaj młodzież przedstawiła, to, co zostało przygotowane, zostanie na długi czas w naszych sercach, w moim sercu. Przede wszystkim dziękuję za taniec. Dziękuję tym, którzy przygotowywali, że tak rozumieli ducha nauczania Jana Pawła II, samą osobowość papieża, nauczanie Kościoła i samego Pana Boga, ukazując w tym tańcu młodość i życie. Bóg jest zawsze młody, Bóg jest zawsze żywy. I święty Jan Paweł II, będąc duchowo zjednoczonym z Ojcem w niebie, był ciągle młody, był ciągle pełen energii życia. I te białe stroje, one ukazują czystość i dają nam światło na prawdę. Prawda jest zawsze czysta. Prawda jest zawsze dobra. Prawda zawsze łączy się z miłością. Prawda zawsze pomaga, zawsze służy. Więc gratuluję tym wszystkim, którzy przygotowywali tą akademię. Dziękuję też i lechitom. Tutaj już moje słowa niewiele dodadzą do tego wszystkiego, do całego wrażenia, jakie mamy. Jesteście zawsze świetni. Dzisiaj też serdeczny Bóg zapłać. Chcę na koniec do Ojca Świętego zwrócić się z prośbą, aby przyjął właśnie to środowisko szkoły,
środowisko Lechitów, nas tutaj zgromadzonych do siebie, do swojego otoczenia, do tej chwili dzisiejszej, kiedy jako święty, tak jak wszyscy święci, on uwielbia Pana Boga, modli się do Pana Boga. Ojcze Święty, my Ci dziękujemy za Twoje życie, a teraz, kiedy jesteś tam w niebie, prosimy, pozwól nam modlić się razem z Tobą do Ojca w niebie i przyjmij nas wszystkich, tą garstkę swoich dzieci i spraw, aby ta dzisiejsza modlitwa podobała się Panu Bogu i wypraszaj nam u Pana Boga potrzebne łaski. Błogosławieństwo i wszystko, co trzeba dla środowiska szkoły podstawowej numer 3, dla parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dla naszej parafii, dla środowiska naszego miasta, które tak pięknie dzisiaj Ciebie wspomina. Drodzy, połączmy się w tej modlitwie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, odmawiając wspólnie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Niech błogosławi całe to dzieło i niech błogosławi życie nasze dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A teraz już pozostało nam tylko odśpiewać wspólnie Barkę. Na brzegu razem
i dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jesteście wspaniali, że jest Was tak dużo i tak pięknie umiecie przyjmować to, co artyści Wam dają. Dziękuję bardzo. Mamy zaszczyt porozmawiać z artystką Lechitów. Przedstaw się proszę. Oliwia. Bardzo miło nam rozmawiać. Jest to już kolejna edycja Dnia Papieskiego, w której Szkoła Podstawowa nr 3 ma zaszczyt współpracować z zespołem Lechici. Jak zapatrujesz się na tę współpracę? Czy co roku czekacie na Dzień Papieski? Nasz zespół od, 2005 roku współpracuje z Dniem Papieskim. Oczywiście ja aż tak długo nie miałam okazji współpracować, aczkolwiek za każdym razem wyczekujemy tego dnia i nie możemy się doczekać. I jest to naprawdę wydarzenie, które przynosi nam dużo emocji, oczywiście tych pozytywnych. To bardzo miło to słyszeć. Co roku świetny wybór piosenek. Przygotowany oczywiście przez pana Leszka. Bardzo pozdrawiamy, jeżeli słucha naszego wywiadu. A ode mnie takie pytanie, czy ty sama wiążesz z Dniem Papieskim jakieś szczególne wspomnienia? Czy jest to dla ciebie ważne? Czy ty też, że tak powiem, przywiązujesz wagę, żeby przypomnieć sobie o takim wielkim Polaku, jakim był Karol Wojtyła, Jan Paweł II? Ja swoje wspomnienia z Dniem Papieskim wiążę głównie właśnie z zespołem, w którym uczęszczam. Za każdym razem, co roku jest cudowna ekipa, cudowny zespół i wiąże z nimi dużą sentymentalność i emocjonalność i głównie dobrze wspominam nasze występy, dlatego zawsze wyczekuję tego dnia. Bardzo miło nam to słyszeć, a może za rok szykują się jakieś niespodzianki w zespole, nowe piosenki? Może zamierzacie brać udział w jakichś kolejnych wydarzeniach? Tak naprawdę ja nie jestem powiadamiana o przyszłych planach, dlatego myślę, że takie pytania konkretne muszą być kierowane do naszego kierownika i niestety nie mogę odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. No niestety pana kierownika nie uda nam się chyba dzisiaj złapać, ale dziękujemy za tyle ciepłych słów. Też może kogoś pozdrowić, Oliwia? Oczywiście chciałabym pozdrowić naszego kierownika Leszka Opałę oraz klasę 2D ze Staszica. Dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli oraz również i uczniów. To jest czas, kiedy można w sposób bardzo osobisty przeżyć te emocje, które wiążą się z działalnością w sferze edukacji. Młodzież przygotowała bardzo piękny program artystyczny. Zapraszam do wysłuchania w całości tego programu. Się nad nią ocen patrz, czy jest tak, jak człowiek chciał, czy ktoś inny z niej dosyta brał, czy ktoś inny z niej dosyta radość brał. Oto jest wspomnień mała garść. Zapytaj, ile jesteś wart. Niech prowadzą dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą ciebie teraz w miejsca te. Żyj, jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych musisz pukać drzwi. Wiesz, jak smakuje gorzki chleb i zwykła ludzka. Się spełnić
promień mała gaść. Zapytaj, ile jesteś wart. Niech prowadzą w miejsca te, gdzie ci dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą ciebie teraz w miejsca te. Żyj, jeśli nawet nie masz nic. I do zamkniętych musisz pukać drzwi. Wiesz, jak smakuje gorzki chleb i zwykła ludzka łza. Żyj, przecież to nie żaden wstyd. Tak powie ten, co ciebie zna. Twojego życia mała Ludzie zapomną, co mówiłeś. Ludzie zapomną, co robiłeś. Ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie się czuli. Obchodzony dziś Dzień Edukacji Narodowej pozwala nie tylko podziękować pedagogom za ich codzienną pracę, ale także zastanowić się nad tym, co pcha człowieka w stronę innych ludzi, co nakazuje mu służyć drugiemu istnieniu. Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć dobrze znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem i mistrzem. Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają, zachęcać i chwalić. Ale uczyć dobrze, to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności, ale ci, którzy uczą dobrze, wiedzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się, by je poznać. Chcielibyśmy odrobinę nakreślić ścieżkę zawodową, którą przemierzają nasi nauczyciele. Jak się za chwilę przekonamy, bywa ona kręta i wyboista, szczególnie tuż na jej początku. W sumie nie jest źle, nie boli nic. Wstaje od razu, chce się żyć. Dzień dobry. Czy pani dyrektor mnie wzywała? Tak, zapraszam. Pani Aniu, co pani narobiła? Telefony w gabinecie mi się urywają. A mówiłam, prosiłam, ostrzegałam. Nie zadzierać z uczniami. I na cóż to się zdało? Dwóch ludzi z kuratorium mi się na jutro zapowiedziało. Ależ pani dyrektor, ja nic nie zrobiłam. Ja tylko lekcje prowadziłam. Trochę o Mickiewiczu, Sienkiewiczu zagaiłam. Nic więcej. To proszę teraz to uczniom wytłumaczyć, bo ja... Pani dyrektor, nowa nauczycielka przyszła. Nauczycielka? Prosić. Pani Aniu, wrócimy do tej rozmowy. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Proszę usiąść. Chce pani wstąpić w szeregi nauczycieli? Ach tak, to moje marzenie od dziecka. Nie ma się czego obawiać. Zawód nauczyciela to zaszczytna misja. Tak, ja wiem. Misja z domieszką wizji. A zatem trzeba, aby poznała pani podwaliny zawodu. Musi koleżanka zapoznać się z dokumentami. Pani Kasiu! Proszę przynieść tę niebieską teczkę. Zieloną i te dwie białe. Ach, co będzie pani chodziła? Proszę przynieść całą dokumentację.
musi koleżanka zapoznać się z następującymi dokumentami. Statut szkoły, regulamin rady pedagogicznej, wewnątrzszkolny system oceniania i program wychowawczo-profilaktyczny. Resztę w późniejszym terminie. Stawiamy także duży nacisk na pracę twórczą. Będzie koleżanka musiała sporządzić, już chwilę miałam tu zapisane, plan pracy wychowawczej, plan wynikowy, kryteria oceniania swojego przedmiotu, pamiętać o dyżurach, wypełniać dziennik, uczestniczyć w spotkaniach z pedagogiem i kontaktować się z nią. Dziś wypełnić tylko 4 anonimowe ankiety, pomyśleć o innowacjach i wykonać projekty. I najlepiej, żeby była pani ładna, młoda, no i z dużym doświadczeniem. To bardzo ważne, aby koleżanka poznała wszystkie sekrety drzemiące w tych dokumentach. Myślę, że za 3 dni będzie koleżanka mogła przystąpić do kolejnej porcji wiedzy na temat szkoły i zawodu. Dziękuję i do widzenia. Trzy dni, chyba noce, ale kto sobie z tym poradzi, jak nie ja? Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało. A kiedy minie czas i miną lata i nie wiem, ile lat upłynie nawet, gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę, wrócą do nas słowa spośród ławek. A jeśli sami staniemy w środku klasy i kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, przypomnimy sobie tamte szkolne czasy i to,
że właśnie tę literę trzeba pisać tak. A kiedy staniemy u rozstajnych dróg i ciężko nam będzie, w niejednej chwili zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług. I wytrwamy, jak ci, co kiedyś nas uczyli. Powszechnie wiadomo, nauczyciel wykorzystuje w pracy to, co z domu przyniesie. Los bywa jednak zaskakujący. Co za tym idzie, niekiedy trafiają się okazje, z których grzech nie skorzystać. Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom szkolnictwa, wiele wiodących na rynku firm przygotowało ofertę dla szkół. Oto pokaz pomocy szkolnych niezbędnych we wdrażaniu systemu edukacji. Proszę Państwa, powiedzcie, co widzicie. Okulary. Tak, zgadza się. To są okulary. A już sam ich kolor wskazuje, że nie są to takie sobie zwyczajne szkła. To są specjalne, rewelacyjne, jedyne w swoim rodzaju różowe okulary. Obserwując szarą rzeczywistość szkolną oraz dokonując wielu sondaży wśród społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, nasza firma Coloring Life wypuściła na rynek znakomity produkt. Okulary, które zrewolucjonizują nie tylko dotychczasowy proces dydaktyczny, ale przede wszystkim zmienią przestarzały system oceniania. Oto model specjalnie zaprojektowany dla uczniów znerwicowanych. Po nałożeniu tych soczewek twarz każdego pedagoga jest zawsze uśmiechnięta i niezwykle czuła, nawet na lekcji. Uwaga, uwaga! Propozycja dla nauczycieli. Z myślą o nich nasi eksperci stworzyli złote szkła, służące specjalnie do sprawdzania klasówek. Warte każdych pieniędzy. Noszenie szczególnie wskazane w dniu odbierania pensji. Wszyscy doskonale wiemy, z jakim trudem wiedza trafia do niektórych uczniowskich głów. Nic nie pomaga, że te części ciała służą nie tylko do noszenia czapki. Nauczycielu, nie jesteś sam. Firma Młotex myśli o tobie bez przerwy. Oto nasz najnowszy zestaw do wbijania wiedzy w głowy najbardziej zatwardziałym leniom. Przeprowadzone na ochotnikach testy udowodniły, że po zastosowaniu tych wspomagających narzędzi w szkołach średnich średnia ocen podniosła się w zadziwiający sposób. Pora na naszą specjalną ofertę. Po próbnym zastosowaniu metody wbijania wiedzy do końcówek szumnie zwanych głowami,
tym oto przyrządem 99% maturzystów osiągnęło oceny bardzo dobre. A teraz coś specjalnego, nie tylko dla nauczycieli. Przepuszczarka uniwersalna. Prosta w obsłudze i niezawodna w działaniu. Przepuszczarka uniwersalna szczególnie polecana jest na bardzo długich lekcjach. Wpuszczamy jednym uchem, wypuszczamy drugim. Przepuszczarka sprawi, że po obu stronach żmudnego procesu dydaktycznego osiągnięta zostanie niespotykana dotąd harmonia. Szanowni Państwo, warto było czekać do tej chwili naszego pokazu. Za chwilę zobaczycie rewelację. Zestaw dla spóźnialskich. Koniec nerwów z przemykaniem koło gabinetu dyrektora. Czy lękiem, że szkolny monitoring i tak odkryje co spóźnionego. Minęła ósma? Nic nie szkodzi. Idź spokojnie, bo już nigdy nie zostaniesz przyłapany na spóźnianiu. Wszystko dzięki SSM. SSM, czyli strój supermaskujący. To już wszystkie nasze propozycje, które chcieliśmy Państwu przedstawić. Zapraszamy zainteresowanych do naszych sklepów firmowych, które znajdują się na terenie całego kraju. Polecamy także katalog oferowanych przez nas towarów, które wyślemy za zaliczeniem pocztowym pod adres wskazanej szkoły. Najwięcej jednak informacji wraz z bogatą prezentacją graficzną i filmową znajdą Państwo pod naszym adresem internetowym www.niesfornyuczeń.pl. Pamiętajcie nasze hasło. Dobro szkoły naszym dobrem. Po uzyskaniu wszystkich stopni awansu zawodowego, ukończeniu kilku bądź nawet kilkunastu podyplomówek
i niezliczonej ilości przebytych kursów, po napisaniu wielu projektów i wprowadzeniu licznych innowacji, przychodzi czas na ewaluację. Życie nauczyciela nie jest łatwe. Oj nie, spójrzcie na mnie. Jeszcze wczoraj marzyłem o pracy w szkole i zawodowo się realizowałem. Praca ma nie była łatwa, czasem skórę dała dziatwa. Ale gdy już było źle, po cichu śpiewałem, że wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację, wakacje będą znów. I wszystko byłoby w porządku, ale przychodziły one, reformy. I do mych uszu coraz natarczywiej dochodziły słowa. Zmienimy ciebie na nowszy model. Początkowo myślałem, że to żart. Jednak pewnego dnia usłyszałem, co ty robisz tu? Co ty tutaj robisz? Cóż było robić? Całkiem spokojnie wypiłem trzecią kawę i podpierając się nosem po pracy, po nocy, tworzyłem innowacje, ankiety, tabele i sprawozdania. Patrząc zaspanymi oczami na uczniów, myślałem, nie mogę ci wiele dać, a młodzieńcze twarze wpatrzone w zmęczonego welfra wyrażały ze zdziwieniem. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogłem serce złamać? Jakże mogłem? Trwam! Każdego dnia spotykamy na swojej edukacyjnej drodze wspaniałych nauczycieli, często wymagających, oddanych młodzieży, zaangażowanych w to, co robią. Nauczyciele ci przyczyniają się do tego, że nauka staje się nie tylko ciężką pracą, lecz także przyjemnością. Dzięki nim odkrywamy swoją wartość, pozbywamy się strachu przed tym, czego nie rozumiemy, i przekonujemy się, że warto podejmować trudne i rozmaite wyzwania. Dziękujemy wam, drodzy pedagodzy, za bezinteresowną pomoc, ludzką życzliwość. Dziękujemy za pokazanie, że i porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć. Dziękujemy za zachęcanie nas do twórczego myślenia i za dodawanie odwagi do tego, aby pytać. Dziękujemy za uświadomienie, że powinniśmy bronić tego, co uważamy za słuszne. Dziękujemy za naukę sztuki negocjacji i kompromisu, bo przyda się to nam w dorosłym życiu. Drodzy nauczyciele, życzymy wam radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek umiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje. Życzymy wiary, która daje siłę, by się wzbić, nawet wtedy, gdy się zdaje, że już nie wyjdzie nic. Masz w sobie wiarę, kiedy się zdaje, że już nie wyjdzie nic. Ona daje siłę, by się wzbić. Nic nie jest niemożliwe, choć są dni, gdy trudno uwierzyć.
to i łatwiej lęk ukrywać, niż pokonać go. Jednak mówisz sobie, walcz, kto miałby być lepszy niż ty. Masz w sobie wiarę, kiedy się zdaje, że już nie wyjdzie nic. Ona daje siłę, by cię wzbić. To jak świat nas widzi, jednakowy los, tyle samo szans. Resztę sobie wymyśl, uwolną drogę masz. Skoro wiedzie tam, gdzie chcesz, to kto jej nada sens? Jeśli nie ty, masz w sobie wiarę, kiedy się zdaje, że się nie uda. Szczęście o to, by razem być. Nigdy nas nie pokona nic. Wystąpili przed Państwem uczniowie klas. Druga A, druga B, druga C, druga D, druga E, trzecia A, trzecia E oraz czwarta E. Młodzież przygotowały panie Agnieszka Perkman i Aneta Franke. Marzeń, jeśli się zdarzy, że nic nie wyjdzie z nich, łatwiej razem jeszcze raz się wzbić. Masz w sobie wiarę, nieważne co będzie, chcę za jej głosem iść. Wiem, że na niemożliwe, choć są dni, gdy trudno uwierzyć w to. Dziękujemy za uwagę. Moi drodzy, jak można nie mieć wiary, kiedy się pracuje z taką młodzieżą, kiedy się słucha takiego i ogląda taki występ. Byliście naprawdę wspaniali. Przypomnę, z młodzieżą pracowała pani Agnieszka Perkman i pani Aneta Franke. Ja natomiast chciałabym bliżej, oni tak skromnie się przedstawili, a ja bym chciała po nazwiskach przeczytać, żebyście się zaprezentowali, ponieważ mieliśmy 2 lata przerwy w tego rodzaju występach i nie mieliśmy okazji za bardzo was wszystkich poznać. Także bardzo proszę, ci, którzy tańczyli, ci, którzy śpiewali, Wiktoria, która pięknie recytowała i prowadzący konferansjerkę z takim zrozumieniem, z takim wyczuciem, bardzo wam gratuluję. Z drugiej A, Karol Grzeszczuk, Dominika Tysowecka, Filip Kowalewski, Agata Jabłońska, Bartosz Brzuska. Silna reprezentacja. Z drugiej B, Zuzanna Tychmańska. Z drugiej C, Oliwia Kapusta. Druga E, Emilia Świgost. Karol Mroczek. Zuzanna Marmucka. Brian Gontarz.
Masz tu fanów, widzę. Druga D, Wiktoria Boniecka. Trzecia A, Wojciech Widz. Trzecia C, Aleksandra Szabat. Kinga Krawczyk. Maja Łącz. Trzecia E, Aleksandra Małyszek. Czwarta E, Martyna Wiśniewska. No i proszę Państwa, szefowie od sprzętu, Mateusz Wilczek i Piotr Niźnikowski. Panowie tylko siedzą. Bardzo serdecznie za te wrażenia, których nam dzisiaj dostarczyliście. Dziękuję Wam. A o zabranie głosu poproszę przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Droga dyrekcjo, nauczyciele, pracownicy szkoły. Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto nie tylko dla Was, ale i również dla nas, Waszych podopiecznych. Serdeczne podziękowania. Janusz Korczak twierdził, że dzieci uczą się tego, czego doświadczają, że rodzą się one ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Dlatego dziękujemy za przekazaną nam wiedzę, nie tylko tę książkową, dzięki której staliśmy się bogatsi o nowe informacje i doświadczenia. Dziękujemy za każdą chwilę cierpliwości, za radość z naszych sukcesów, za uśmiech. Dziękujemy za pielęgnowanie w nas tego, co piękne i dobre. Dziękujemy za pokazanie, że porażki mogą nas nauczyć czegoś pożytecznego, że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swoją siłę, że wsparcie i życzliwość można znaleźć zawsze, nawet w najciemniejsze dni. Dziękujemy za bycie naszym drogowskazem. Chcielibyśmy życzyć dużo szczęścia, zdrowia i uśmiechu oraz niegasnącej cierpliwości do wychowanków. Niech praca będzie Waszą przyjemnością oraz satysfakcją. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po tak pięknych życzeniach i słowach, cóż mnie pozostaje? Wszystko prawie zostało powiedziane przez tych młodych ludzi. Ja chciałabym przede wszystkim, mimo że na zakończenie mówię, ale bardzo serdecznie powitać nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz Was, drodzy uczniowie. Dziś celebrujemy dzień, wyjątkowy dzień, Edukacji Narodowej. Jest to święto oświaty upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która, przypomnę, została powołana 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Poniatowskiego. Był to fundament nowoczesnej edukacji, tak ważnej podczas trudnego czasu zaborów. Działalność komisji przez lata miała wpływ na wysoki poziom edukacji na terenach Polski. Dzięki niej opracowano nowe programy nauczania oraz utworzono seminaria nauczycielskie kształcące dobrze wyedukowanych nauczycieli. Dzisiaj również edukacja jest naszym wspólnym dobrem. Proces kształcenia zaś zadaniem wymagającym i trudnym, zwłaszcza w czasie niepokojów politycznych. Zawód nauczyciela jest niezwykle odpowiedzialnym, bowiem edukacja dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw stanowią fundamentalną siłę każdego państwa. Oni bowiem, wy jesteście naszą przyszłością. Dziś jako dyrektor w tym szczególnym dniu pragnę podziękować w imieniu uczniów i rodziców wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji naszej szkoły za zaangażowanie i trud, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę. Dziękuję za cierpliwość względem uczniów i problemów, z jakimi stykacie się w codziennej pracy. Za wsparcie, którego udzielacie tym młodym ludziom. Za wysiłek wkładany w kształtowanie ich charakterów, odkrywanie pasji i rozwijanie talentów. Dziękuję za Waszą kreatywność, innowacyjne pomysły i tworzenie niezwykłej atmosfery, która wyróżnia naszą szkołę i stanowi o jej wyjątkowości. Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga i wychowawcy
przynosiła satysfakcję oraz dumę z wykonywania tak wyjątkowego zawodu. Cytując słowa, słaby nauczyciel opowiada, dobry nauczyciel wyjaśnia, bardzo dobry nauczyciel demonstruje, genialny inspiruje. Jestem dumna z tego, że jako dyrektor mogę współpracować z gronem ludzi, którzy swoją pracą każdego dnia inspirują swoich podopiecznych do nieszablonowego myślenia i rozwijania własnych umiejętności. Pragnę również podziękować wszystkim pracownikom niepedagogicznym, bez których nasza szkoła nie byłaby tak wyjątkowa. To dzięki Państwa pracy szkoła jest zadbana, bezpieczna i dobrze zorganizowana. Dziękuję za pomoc uczniom w każdej sytuacji, wsparcie i Wasz wkład w proces wychowawczy. Nie mogę również zapomnieć o Was, drodzy uczniowie. Dziękuję Wam za zaangażowanie w naukę, zrozumienie, że każdy, nawet nauczyciel, może mieć gorszy dzień i za to, że wspólnie możemy podążać ścieżką edukacji. Na koniec pragnę jeszcze raz życzyć Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, optymizmu i pogody ducha mimo trudnych czasów oraz takiej wiary, o której śpiewały tutaj dziewczęta. Życzę, byście znaleźli szczęście w zwykłych sprawach, w doświadczaniu ulotnych chwil, umieli dostrzec i zachwycić się kolorami jesieni, sznurem dzikich ptaków, smakiem jabłka, by praca przynosiła Państwu satysfakcję, dawała pewność, że wykonujecie jeden z najważniejszych zawodów świata. Macie wpływ na kształtowanie młodego człowieka. Trudne, ale przede wszystkim odpowiedzialne zadanie, za które przyjdzie nam zdać sprawę. Ten dzień jest też okazją, by wyróżnić symboliczną premią pracowników niepedagogicznych, bo bez nich funkcjonowanie szkoły nie byłoby możliwe, a także nauczycieli, którzy na co dzień pracują z Wami w kontakcie bezpośrednim. Powiem tylko, że wczoraj nagrodę starosty Hrubieszowskiego otrzymali pani Agnieszka Perkman i pan Marek Krasiński. Gratuluję. Nagrodę dyrektora za pracę dydaktyczno-wychowawczą, a także za zaangażowanie na rzecz szkoły wyróżnieni zostali następujący nauczyciele. Pani dyrektor Barbara Brzezicka. Pani Marzena Banach. Pani Anna Czerw. Pani Elżbieta Dąbrowska. Pani Magdalena Kamińska. Zauważyliście, że czytam alfabetycznie. Pani Monika Młynarczuk. Pani Neonila Pawluk. Pan Arkadiusz Sala. Ponadto jeszcze nauczyciele, których dzisiaj nie ma, a są z różnych powodów usprawiedliwieni. Pan Grzeszczuk, pani Lis, pani Krupa i pani Frankę. Wszystkim serdecznie gratuluję. No cóż, dziękuję wszystkim za uwagę, za to, że jesteście, za to, że dzisiaj swoją postawą, swoim strojem wyraziliście szacunek dla naszej pracy, dla nas. Myślę, że trochę się lubimy. Mam taką nadzieję, że z przyjemnością przychodzicie do szkoły. Mam taką nadzieję.
I bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy występ, za piękne życzenia. Przypomnę tylko tym, którzy pierwszy raz są w naszej szkole, pierwszy raz podczas części artystycznej, że najpierw wychodzą nauczyciele. Dziękuję. Zapraszam teraz na relację z uroczystości wręczenia statuetek Chrupcia. Piękną, słoneczną sobotę w gościnnych murach restauracji Szamanko, czyli dawny magistrat. Dzisiaj o godzinie 15 odbędzie się wręczenie statuetek Chrupcia. O parę słów na ten temat poproszę gospodarza imprezy, pana Mirosława Dąbrowskiego. Witam serdecznie. Otóż jest to 8. edycja rozdania Nagród Chrupcia w kategoriach wolontariat, sport, biznesmen, filantrop i kultura. No i przez te lata, kiedy rozdawaliśmy te statuetki, okazuje się, że wszyscy, którzy otrzymali, tak pokątnie mówią mi, że to nieważne, że on jest wykonany z tektury, no nie z tektury, ze sklejki. I to nieważne, że nie jest z brązu, czy tam z nie wiadomo z czego, ale ważne jest to, że ktoś kogoś docenił w tym czasie, w tym miejscu, że ktoś się może zaczął czuć potrzebny dla tego miasta i zrobił, a może taka dygresja, że może nigdy taki ktoś nie byłby doceniony przez w ogóle, tylko że ta kapituła obserwuje tych ludzi i oni naprawdę... To nie chodzi o wdzięczność, chodzi o to, że każda osoba tutaj nominowana przez te 8 lat mogłaby coś powiedzieć o tym, że jak poczuła się otrzymując taką statuetkę, że to jest coś, nieważne z czego. Może jeszcze parę słów o tym, kto stanowi kapitułę tego. No, kapitułę stanowi 7 osób z tego w tej chwili czynnie biorących udział. To jest pani Iwona Szwanc, pani Jolanta Głowacz, pan Reginald Kawalec i moja skromna osoba. I te osoby z kapituły, one obserwują i później patrzą na ludzi, którzy robią rzeczy, o których mowa jest w tych kategoriach statuetek i później niewielkie są wahnięcia, że my patrzymy, my mówimy i się zgadza. To wszystko później na koniec. Jest to oczywiście bardzo pozytywna akcja wyróżniająca tych, którzy coś pozytywnego robią dla naszego miasta. I być może będzie to jakiś taki czynnik mobilizujący przede wszystkim młodych. No właśnie, o to jest dobrze pan zapytał, ponieważ przez 3 lata nagrodę w sporcie, no bo zmierzamy do tego jak młody, to w sporcie, nagrodę w sporcie otrzymywali ludzie już emeryci, sportowcy emeryci. Dlaczego? Dlatego, że ja nie miałem komu dać. Sobie też nie wręczę. Po pierwsze i po ostatnie. Natomiast jeśli nie było młodych, to trzeba było dać ludziom, którzy zasłużyli. Na przykład pan Tadeusz Słoma, słynny maratończyk. No więc jeśli ja patrzę na to, że człowiek chce zdobyć koronę maratonów świata i zanim jest dużo, dużo, dużo nic i dopiero ktoś tam wystartował raz w Mistrzostwach Polski, no to dla mnie to jest... W głowie mi się nie mieści, jako byłemu sportowcowi, że ktoś mając lat 70 otrzymuje statuetkę, bo mu się należało oczywiście, a gdzie młodzi? Dopiero teraz, po 2 lata, 3 lata wstecz, dopiero teraz w tej chwili są nominaci do statuetki w kategorii sport. Promowanie wszystkich, którzy udzielają się na rzecz środowiska, jest jak najbardziej tutaj pożądane, ponieważ no, nasze miasto musi samo dbać o siebie, ponieważ no, jest miastem, które nie ma takiego dostępu do światowych mediów czy do ogólnopolskich mediów, chociaż no, jak to się mówi, próbujemy własnymi siłami też medialnie tutaj działać. No i tak się dzieje. Znaczy ten Chrupcio jest jakimś tam wizerunkiem, no bo rzeczywiście są różne nazwy tej statuetki, tego wizerunku, tej postaci.
że to jest ci, którzy mieszkają w Polsce i oni chrupcio, ale go przeinaczają, na swój sposób innych nas używają, ale ciągle to jest ta sama postać związana z chrupieszem. O, nasz chrupcio już niekiedy się pojawiają takie informacje w naszym chrubieszowian, którzy mieszkają daleko, daleko stąd. I to jest dla mnie takie, no warto żyć dla takich chwil, kiedy utożsamiają się ludzie poprzez taką małą rzecz z naszym miastem i nie wstydzą się powiedzieć, że jestem z Chrubieszowa. I nie tylko nie wstydzą się, ale jeszcze innych przekonują, że co wy tam mieszkacie. No, w naszym Chrubieszowie to jest to i to i to. I to jest takie dla mnie, warto żyć, jest dla takich chwil. Tyle powiem. No i o to właśnie chodzi. Dziękuję, na razie. Witam serdecznie, szanowni państwo, ci, co przyszli, przyjechali. 8. edycję rozdania statuetek Chrubcia. Jest to już 8. edycja. I w takich oto kategoriach jest przyznawana ta statuetka. To jest wolontariat, sport, kultura i biznesmen filantrop. W tym roku okazało się, że nie możemy przyznać statuetki dla biznesmena filantropa. Za to przyznajemy dwie statuetki w kategorii wolontariusz. I poproszę tutaj do siebie panią Jolę Głowacz jako członków kapituły. A ja pokrótce opowiem, dlaczego i kto dostaje. No to nie jest w ten sposób, że od tak sobie ktoś wymyślił, że będzie ten dostawał, tamten bądź inna osoba. Od 8 lat nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, że tej osobie, która dostała, nie należy się ta statuetka. Tak więc zacznijmy od wolontariat. Osoba, która prowadziła klub Nasz Czas Seniorów, angażowała się w wiele inicjatyw związanych z wolontariatem, a na koniec, bo mieliśmy i zarazę, i wojnę, która jest też, jakby zarazą. A tu właściwie chodzi o chyba bolszewie umysłu osoby, która prowadzi tą wojnę. Bo taką ciekawostkę państwu podam, że taki dziadek Władimirowicza, to Spiridon Putin był kucharzem Lenina i Stalina, czyli genów się nie wydłużył. Ale dajmy spokój na razie jako wojnie, wróćmy do wolontariatu. I ta osoba jeździła od granicy do Kosiru, od Kosiru do granicy, pomagając w sposób, ja obserwowałem, rozmawiałem, dla mnie to jest rzecz prawie niepojęta. Jak można pracować 24 godziny, a resztę mieć wolne. Doba ma 24. Tak więc tą osobą, i która dzisiaj zajmuje stanowisko kierownika PCK, i tą osobą którą chcieliśmy uhonorować, jest pani Dorota Stronkowska. Zapraszam serdecznie. Za stołem? Tak. Za stołem. Z kapitułą. Bardzo dziękuję. A jako, że Chrubcio jest połączony, to są naczynia połączone z klubem Grześ, to jeszcze proszę. Bardzo dziękuję. Mogę dwa słowa powiedzieć? Ja chciałam bardzo podziękować serdecznie kapitule i panu jako pomysłodawcy tej nagrody i chciałam powiedzieć, że absolutnie nie czuję, że zasłużyłam na tę nagrodę.
Także tym bardziej jestem, no tak jak widać, mocno pod wrażeniem tego, że akurat kapituła zdecydowała o przyznaniu. Dla mnie, ja uważam, że to jest, jak wspomniał o wolontariacie i o tym, że ten rok był wyjątkowo trudny dla nas wszystkich, a dla osób, które dodatkowo jeszcze pomagały w tym całym zamieszaniu wojennym, był bardzo trudny i dobra rzeczywiście nasza miała 40 lat. Ja przyjmuję tę nagrodę jako nagrodę w imieniu wszystkich osób, wszystkich moich wolontariuszy, wszystkich naszych wolontariuszy, którzy pomagali nam na granicy, którzy pomagali w ośrodku recepcyjnym w Kubieszowie, którzy współpracowali z Polskim Czerwonym Krzyżem, ale nie tylko. Ale ponieważ pan dyrektor wspomniał o krótkim czasie, więc ja przyjmuję tę nagrodę podwójnie, także dla w imieniu wszystkich seniorów. Całe szczęście mam tutaj osoby, które reprezentują zarówno klub seniora, jak i wolontariuszy. I wolontariusz, który robi zdjęcia, też się mocno na granicy udzielał. Także ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich wolontariuszy, w imieniu wszystkich członków klubu seniora Czas i w imieniu wszystkich, z którymi mam przyjemność w klubie Szanowni pracować od lat 3. Dziękuję bardzo. Jako że drugą nagrodą mi się jest nagroda dla wolontariusza. Powiem w bardzo krótkich słowach. Znam tę osobę prawie od zawsze. To nie będzie żaden quiz, ale powiem, że od 78 lat prowadzi z dobrym powodzeniem lodziarnię, ale państwo już wiecie jaką. Pracowała wiele lat w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Nie wiem jak teraz to się nazywa, ale dla mnie to zostanie taki ośrodek. Gdzie się nie pojawiła, tam zawsze swoje paluszki pchała, żeby pomóc. Czy to w takim wymiarze, czy w takim, to nieważne, ale okazuje się, że później we współpracy z Caritasem organizowała duże, bardzo duże imprezy. No, jako festyny dla osób, które, dla dzieci malutkich, które potrzebowały tej pomocy. Nie wiem jak to robiła. To jest tajemnica każdego, kto chce coś zrobić. Jeśli chciała, miała dookoła siebie ludzi, którzy pomagali i którzy, dla których, jeśli się zgłosiła, pomagali. Jeśli ktoś potrzebował pomocy, była na miejscu. I tu nie będę lukrował, bo takie są fakty. Drugą osobą, która otrzymuje nagrodę wolontariat, jest Teresia Dławska. Zapraszam. Chciałam serdecznie podziękować. No, dziękuję pięknie. I breloczek z klubu 6. Dziękuję ślicznie. Ja wesprzę się karteczką, bo nie jestem tak wyśmienitym mówcą. W ogóle po przejściu na emeryturę nawiązałam kontakt z Caritasem. Oprócz tego też działałam po prostu w powiatowym zespole placówek szkolno-wychowawczych, prowadząc zajęcia z gliny. Praca, w ogóle wolontariat w Caritasie daje wiele możliwości właśnie w realizowaniu pewnych działań na rzecz osób potrzebujących. Może na razie tyle, a tutaj chciałam po prostu przedstawić kilka sentencji na temat po prostu dawania. To są bardzo mądre po prostu myśli. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie. Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiat na drogę swojego bliźniego, ulice ziemi wypełniłyby się radością. I właśnie radość, którą daje pomaganie cierpiącym, jest mocą, która ich leczy. Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka. Bogatym nie jest ten, co posiada, lecz ten, co daje. Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Zachowali się te działania, które po prostu wspólnie mogliśmy wykonać. W grupie jest siła, razem możemy więcej. Dziękuję jeszcze raz. Wobec tego, jako że nie przyznała kapituła, to
statuetki za kategorii kultury. Tak więc, a to jeszcze o tym za chwilę powiem. Możecie Państwo być udziałowcami tejże nagrody, ale teraz przejdźmy do statuetki w kategorii sport. Ona jest mi, ta kategoria, ogromnie bliska. Dlatego, że sam uprawiałem lekkoatletykę, a nominowany do tej nagrody zawodnik klubu Unia Kobietów biega przez płotki. To jest najtrudniejsza z konkurencji, jaka może być dla lekkoatlety. Ja to wiem osobiście. I teraz Państwu, ja nie zawsze mówię z pamięci. Mieszka w Krebennem, chodził do szkoły w Chorodle i jego pierwszym nauczycielem był Mirosław Kamień, który jako trener zobaczył jakąś iskrę, że ten się nadaje. Później w Rubieszowie rozpoczął treningi pod kierunkiem pana Tomasza Magdziaka, ale że jak rozmawiałem z trenerem Magdziakiem, sumienny, bo w sporcie, a w lekkoatletyce najważniejsza jest powtarzalność i jest się skazanym na samego siebie. Koledzy to są na treningu, ale jak pada komenda na miejsca, nominowany wie o tym, to wtedy nie ma kolegów. Jest tylko gotów i kto pierwszy do mety. Dopiero po przebiegnięciu linii mety jesteśmy znowu kolegami. W czasie biegu niestety jest to tak, no tak jest zawsze. Kto pierwszy, ten lepszy. I chciałbym jeszcze z tego miejsca powiedzieć, że pierwsze miejsce z biegu na 60 metrów przez płotki juniorów młodszych w halowych mistrzostwach Polski w 2022 roku zdobył. To nie jest, proszę Państwa, że pobieg. Jeszcze jest 10 barier przed nim, czyli tak zwanych płotków. Trzeba je pokonać i jeszcze kolegów, przeciwników. I tą właśnie... Jeszcze eliminację. Eliminacje wpierw powiatowe, potem i tak dalej, tak? Panie Marszku, ma Pan rację oczywiście. Ty tak mówisz, jak od razu pojechał? Nie, no tak od razu to można tak zrobić. A jeszcze pierwsze miejsce to znaczy, że jest mistrzem Polski. A właśnie, bo teraz taką anegdotę Państwu opowiem. Nie wszyscy mogą. Właśnie, nie wszyscy wiedzą, co znaczy pierwsze miejsce. Tam na czele z moim byłym dyrektorem w Lublinie. Mój kolega zdobył. Koleżanka. Koleżanka, dyrektor powiedziała, że zdobędzie. Znaczy nie. Kolega zdobył Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Lublina w takiej konkurencji sprawnie jak żołnierze. I przyszedł do szkoły pochwalić się dyrektorowi i mówi: panie dyrektorze, zwyciężyliśmy. I dyrektor w sekretariacie mówi: panie Marku, a dlaczego nie pierwsze miejsce? I mój kolega właśnie zachybotał, mówi: no niestety musiałem pójść na ulicę Leszczyńskiego, a nie będę Państwu mówił, co tam tym Leszczyńskiego się znajdowało, bo wiadomo, że dla niektórych. Także zwyciężyliśmy, a dyrektor mówi: a czego nie pierwsze miejsce? Także i właśnie tą nagrodę, tą statuetkę przyznaliśmy zawodnikowi Unii Chrubieszów. Kasper Kielecki, zapraszam. I teraz jeszcze, bo Państwo już się kręcili, po co ten smok? A właśnie, po to ten smok? Ten smok jest po to, że pamiętaj, Kacprze, bo smok łykał te owieczki, nie? Pyk w całości. A Ty, Kacprze, łykaj przeciwników na biegu tak jak ten smok. Gratuluję Ci serdecznie. Nadzieję.
ja. Ja wiem, jak ciężko jest, na przykład Kacper również kiedyś może nie chciałbym, żeby tego doświadczył, że wynik 11,2 sekundy, załóżmy, taki podam przykładowy wynik, i pracuje rok taki człowiek, lekkoatleta. Okazuje się, że po roku czasu 11,1, czyli 1/10 pobił. Co to jest 1/10? To jest taki rzut na taśmę, nie? Ale okazuje się, że co robią mocni? Robią dalej. I tobie tego życzę. Do dobrego. I teraz została statuetka w kategorii kultura. Wy państwo tutaj zebrani, no bo to nie jest tak, jak myśmy z Jolą rozmawiali dłuższy czas, że ci, co zajmują się kulturą, tym wszystkim, co jest z tym związane, za to biorą pieniądze. I teraz wy państwo pomyślcie, bo ta statuetka w tej chwili stoi i teraz co? I czeka, komu ją wręczy. A wy się zastanówcie państwo, komu. Ale tym razem zrobimy wyjątek od tej reguły i proszę już nie komentować. Jest to i ta statuetka i komu ją przyznać? To jest bardzo dla mnie proste. Jak wy państwo uznacie komu, my ją przyznamy natychmiast. Zastanówcie się. Nie, proszę nie wskazywać. Panu Mirkowi Dobrowskiemu. Nie wolno mi przyjmować ci statuetek. Nie, pani Doroto, coś pani pokaże, dobra? Dlaczego nie wolno? I tą statuetkę przyznajemy Mirosławowi Dąbrowskiemu. Dzięki bardzo. To nie tędy droga. Więc naprawdę teraz mówię poważnie. Czas jest do końca roku. A jak to teraz? Ale koleżanka myślała, że teraz, ale to nie. Ale koleżanka myśli. Więc ja nie mówię tutaj do państwa, tylko generalnie, kto tam zgłosi kandydaturę, bo jest, to nie jest, o, uwaga, będzie ta i ta osoba. Nie, tylko jeszcze jest pytanie, dlaczego? Nie, tak, zostanie. Oczywiście. I ona zostaje nietknięta. No, ona oczywiście znajdzie swojego nabywcę, że tak powiem, ale na dziś dzień nie ma osoby, która robi coś więcej niż robi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo kto to powiedział? Nie wiadomo. Ja wiem, to. Koleżanka zaraz wyjdzie albo zaśpiewa. Dobrze, szanowni państwo, bo tak ma to się odbywać, że tak powiem. Więc w kategorii sportu jest to wymierne. Uzyskał wynik, proszę bardzo, jest na dzień dzisiejszy najlepszy. I niech tak zostanie. W kategorii wolontariat również nie można, nie ma wahnięć. Tak zrobione dla ludzi i natomiast w kulturze. Jolu, jak to jest? Bo ja się nie znam. W kulturze jest bardzo trudno w ogóle przyznać komukolwiek nagrodę, bo zazwyczaj ci, którzy pracują w kulturze, robią to z pasją. Robią to, tak jak powiedziałaś, i biorą za to pieniądze. Osoby zagłosowe, z którym kto tu dostanie. I właśnie to jest drama, że ja jestem. Jest kierownik regulaminu, bardzo się cieszę. I tak zrobimy. Tak zrobimy, głosowanie jest ważne. Dobrze. Dla nas jeszcze jest trudne to, że nie mamy jakby głosów z zewnątrz, bo tu chodzi o to obserwowanie, tak? Że to jest taka nagroda po prostu no, spontaniczna, taka, prawda? Za to, że coś robimy bezinteresownie. I naprawdę jest bardzo trudno znaleźć taką osobę, która po prostu robi coś bezinteresownie. Ja państwu. Tak, zresztą na robię coraz gorzej, bo. Już się z tym światem dziwnego dzieje. Z kultury. Z kultury, ale ja muszę się podeprzeć. No tak, miałem. Informacja. Kulami działam. Co roku ktoś się czymś wyróżniał, jeśli chodzi o kulturę. I dlatego dostał pani te. Ja teraz państwu powiem, kto już otrzymał.
więc tego ten już nie otrzyma. Jest nie tak jak Oskara, że można kilka razy. Co? Nie tak jak z Oskarami, że można kilka razy. Tak, nie można. Uwaga, proszę Państwa, to ja latami będę podawał, ponieważ od 2015 roku dzieje się ta rzecz wręczania. W 2015 roku otrzymał Kazimierz Dejer. Znamy, prawda, z Chorodła pan. W 2016 otrzymał pan Jan Kalisz, regionalista, który parę ładnych książek opisał, i harcerstwo, i Liszczato, i różne historie. W 2017 otrzymała Jolanta Janiec, ale nie dlatego, że jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki, tylko to, co robiła ponad, bo to robiła. W 2018 otrzymała Dorota Grzymała, nie Drzymała, tylko Grzymała, z muzeum, pani kustosz, również za to, że mogła się, wychyliła się ponad muzeum i robiła rzeczy. A poza tym napisała książkę nielichą o panu Gajewskim. W 2019 otrzymał poza całość Teatr Piosenki Młyn. Tak, bo również tylu jest muzykantów, nie proszę nie mylić z muzykami, Lubieszowie, no to są muzykanci. Kto tak się, ktoś mówi, jak jest muzykiem, no to śmiało. No tutaj i za co dostali? Wiadomo za co, za całość. I tutaj, a właśnie, w 2020 roku nie było, w 2021 otrzymał nagrodę ksiądz Wojciech Zasada, który to, nie mieszkając w Lubieszowie, chyba w Świdniku mieszka, tam pracuje, ale ciągle te jego tomiki wierszy opiewają Krubieszów i ciągle ma coś takiego, że Krubieszów. No więc tyle to jest osób, które otrzymały nagrodę w dziedzinie kultury. I jeszcze Państwu za całokształt wszystkiego tego, co uczyniła dla miasta poprzez swoje audycje w Radiu Staszic i poprzez swoją bytność jako dyrektorka muzeum, otrzymała pani Helena Wojarczuk. To jest poza konkurencją było. Nie ma takiej kategorii za całokształt. I jeszcze właśnie, bo to jest wolontariat, właśnie, bo jeśli już mówimy o kulturze, o całokształcie, to również za wolontariat, czyli ja nie wiem, czy to jest 600, 800, wtedy teraz Państwu nie powiem, za chwilę zapytacie pana Stanisława Nowaka, tyle to audycji zostało wydanych przez Radio Staszic i również, bo to nie było tak, że pan Stanisław Nowak mówi, ja nie biorę, bierze Radio Staszic. I to też tak było na scenie, kiedy to jeszcze w czasie Rubienali wręczaliśmy te nagrody. Ale to nie o tym teraz. Jeszcze chciałbym, jeszcze tutaj popatrzymy tak szybko, że właśnie o sportowcach rzecz. Kiedy mieliśmy przyznawać, tak jak tu siedzi tu nam obecny Kacper Chmielewski, więc no komu? Kiedy sport jest taki w danym roku, nie ma nic. I okazuje się, że ależ nie. Nie, no w sporcie jest coś takiego, że nie. I ktoś mały sukces, to nie znaczy żaden sukces. Okazuje się, że 70-letni Tadeusz Słoma, który to chciał pokonać i za chwilę pokona koronę maratonu, czyli na każdym kontynencie bieg maraton w wieku 70 lat i został mu jeszcze maraton w listopadzie, największy maraton na świecie w Nowym Jorku i on to osiągnie i to zrobi. Za swoje pieniądze. Właśnie. Sponsoruje mimo tego, że występował. Oczywiście. I teraz do czego zmierzam? Że jeśli,
że jeśli pan Tadeusz Słoma chce zdobyć koronę maratonu, no to ci młodzi niech patrzą na niego. No jak to? Taki gość, który jeździ sobie rowerkiem, podbieguje i on zrobił to. Czyli ci młodzieżowi są w którym miejscu? Trudno mi o tym powiedzieć. Gdzie są? Mają czas, jeszcze mają czas. Może będą. Może też będą tacy. Ale teraz jest FIFA, wiesz, się gra, będzie olimpijską grą. FIFA 2022. Ale w co? Na komputerze. Online. Że nasi grali w finale chyba. W piłkę? Nie chcę już tutaj mówić. Nie chcę mówić, Maćku, o lizaniu loda przez szybę, bo to jest bzdura. Ale nie źle zarabiają. Ja wiem, to nie o to chodzi. Lód to jest wytworzony w lodziarni i skonsumowany. A nie ja przyjdę, rozklaszczę, no może loda. Nie, no to nie tędy droga. To ja. Na szczęście niektórzy jeszcze biegają, naprawdę. A no właśnie. I to przez płotki. I to przez płotki. I bardzo, muszą bardzo... jeszcze muszą je rozstawić. I zestawić. I potem. Także Kacprze, ja jeszcze raz ci. Gratuluję. Gratuluję. Jeśli osiągniesz jeden z moich wyników życiowych, to specjalną nagrodę ci ufundujesz. Jak to był wynik? A mój wynik. Jak się usiądzie. Blisko było. Blisko. Jeśli przebiegniesz 60 metrów bez płotków, 6 sekund i 8 dziesiątych. Słucham? Możliwe. Do tego zmierzam. 6 i 8 dziesiątych. Zgłosisz się do mnie, masz nagrodę gwarantowaną absolutnie. Tego ci życzę. Ale to wtedy mierzenie ręcznie. A nie, to na razie 6 dziesiąt. Ale również Kacper nie biegał w finałach Mistrzostw Polski. Za trochę techniki wtedy. Takie. Tak jest. Takie. I na 400 metrów przez płotki. I ciągle to oscylowało w Mistrzostwach Polski. Od 2020 roku. Nie będę tutaj mówił o miejscach, ale to wszystko było. I w sztafecie 4x100. I w sztafecie 4x400 ciągle biegał na Mistrzostwa Polski. No czas już z tym Mistrzostwami Polski skończyć. I dalej. To tyle. Dziękuję serdecznie Państwu. Gratulujemy. Zapraszamy laureatów razem ze sobą, żeby tutaj sobie wspólne zdjęcie. Wspólne zdjęcie, no bo w końcu. Zapraszam. Tutaj się patrzymy wszyscy. Moment. Jeszcze raz. Jeszcze jedno zrobimy. No dobra, i teraz same piszę. Dobra. Tak więc wspólne zdjęcie laureatów tegorocznego Chrupcia zakończyło dzisiejszą uroczystość wręczenia statuetek. Oddaję teraz głos młodym reporterom ze Staszica. Opowiedzą o Światowym Dniu Języków Obcych. Dzień dobry wieczór, z tej strony Julia Kondratiuk oraz Igor Bartusiewicz. Dzisiaj jest Dzień Światowych Krajów Europejskich Języków, więc w związku z tym chcielibyśmy zapytać kilku uczniów naszej szkoły o ich zainteresowanie ogólnym językoznawstwem. Mówiąc to oczywiście mam na myśli, iż nasi koledzy i koleżanki mają całkowicie różne i często odmienne zainteresowanie. Dlatego też tego dnia porozmawiamy nie tylko o językach krajów europejskich, ale i spoza Unii, m.in. krajów azjatyckich. Pierwszą osobą, która odpowie nam na kilka pytań, jest Agnieszka Flak, również z klasy pierwszej F. Dzień dobry. Agnieszko, jakimi językami się interesujesz, bądź kiedykolwiek się uczyłaś? Aktualnie uczę się języka angielskiego, japońskiego oraz rosyjskiego. Dlaczegoż to akurat japoński? Co zainspirowało Cię o rozpoczęciu swojej przygody z tym językiem? Od małego bardzo interesowałam się językami. I kiedy po raz pierwszy zauważyłam ten język w telewizji, zaczęłam interesować się kulturą azjatycką, stwierdziłam, że warto by było nauczyć się również języka. Dobrze.
A czy chciałabyś powiedzieć nam coś w tym języku? Oczywiście, jeśli tego zechcesz, do niczego cię nie zmusimy. Mogę się przedstawić. Zapraszamy, proszę. Watashi wa Agnesu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Wspaniale, przepięknie. Więc dobrze, dziękujemy ci serdecznie za wypowiedź i życzymy bardzo miłego dnia. Dziękuję bardzo. Drugą osobą, która odpowiada na pytania jest... Paulina z 3 E. Dobrze, Paulino. Mamy do ciebie też kilka pytań. Jednym z nich będzie, czy interesujesz się, bądź kiedykolwiek interesowałaś się lub uczyłaś się języka obcego? Ogólnie to ja całe życie uczę się rosyjskiego i angielskiego, to w szkole. Poza tym kiedyś miałam w podstawówce zajawkę na język francuski, bo u mnie w podstawówce było takie kółko. I ja chodziłam na to kółko i uczyłam się tego francuskiego i naprawdę bardzo mnie zainteresował. Aczkolwiek no niestety opuściłam tą szkołę, więc już nie chodziłam na to kółko i już teraz nic nie pamiętam po francusku. Dobrze, czyli po rosyjsku, tak? Czy mogłabyś nam powiedzieć jakieś parę zdań, przedstawić się po rosyjsku? Oczywiście nie zmuszamy. Po rosyjsku to tak trochę się boję, wstydzę się, ale mogę powiedzieć, że mienia zawód Paulina, a po angielsku mogę powiedzieć my name is Paulina i no, mogę tyle powiedzieć, bo trochę tak na spontanie ciężko coś wymyśleć. Dobrze. Dziękujemy serdecznie za wypowiedź i życzymy bardzo miłego dnia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Również. Moglibyśmy także przeprowadzić wywiad z Igorem, kolegą. Więc Igor, czy ty interesujesz się jakimiś językami, bądź uczysz się, bądź coś w tym stylu? Interesuję się językiem angielskim. Innymi to teraz zacząłem naukę języka niemieckiego. Wcześniej uczyłem się rosyjskiego. Dlaczegoż to akurat niemiecki, a nie rosyjski? Tak wypadło, że z rosyjskiego w podstawówce mi nie za dobrze szło. Jakoś tam pani dobrze uczyła, ale ja jakoś nie miałem wiedzy do tego języka. Jak to, ale w podstawówce, czyli nie miałeś zbytnio fajnej pani od rosyjskiego i dlatego przepisałeś się na niemiecki. Miałem bardzo fajną panią, uczyła, ale ja nie za dobrze się uczyłem z rosyjskiego, więc tak wpadło, że wybrałem jednak niemiecki. Dobrze, a czy chciałbyś może coś powiedzieć po niemiecku? Ich heiße Igor. Dobrze, dziękuję bardzo. Następną osobą, z którą wyprowadzimy wywiad jest... Paweł Karkuszewski z klasy 1 C, rozszerzenie ekonomiczne. O, ciekawe. Witam cię. Szanownie, i chciałbym od razu przejść do pytań. Pierwsze, jakich języków się aktualnie uczysz? Jakimi językami się interesujesz? Języki, które się uczę, to oczywiście będzie angielski, niemiecki i polski, ale z zainteresowań coś tam próbowałem łacina. Łacina, tak. Czy możesz powiedzieć pod wymienionych języków jakieś zdanie, coś o sobie? Ojej, to już ciężej, bo dopiero zaczynam się uczyć głównie z aplikacji. Tak bardziej rozszerzonych zdań na razie nie potrafię, ale jeśli chodzi o jakieś słówka, to dopiero się zaczynam uczyć, więc na razie z układaniem zdań no średnio będzie. Jasne, a po angielsku coś mniej więcej? No to po angielsku co ja mogę powiedzieć przykładowo? Forest to może być dżungla, piłka to jest ball, a radio to może być radio. Ciekawe, bardzo interesujące. Jeszcze jedno pytanie, dlaczego te języki? Co cię skusiło do uczenia się? Głównie do uczenia na przykład niemieckiego nad rosyjskim skusiło mnie to, że z tym językiem w ogóle nie jestem w stanie się tego uczyć. W ogóle mi to do głowy nie wchodzi. I praktycznie jeśli chodzi o moją wiedzę z podstawówki nic nie umiem, a niemiecki dużo łatwiej mi wchodzi do głowy, bo to często jakieś słówka też są z angielskiego i łatwiej się przyswajają do głowy. Dziękuję, z nami był Paweł Karkuszewski. Chcesz kogoś pozdrowić? A mogę pozdrowić swoją klasę 1C i wszystkich radiowców. Dziękujemy.